Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu. Jest z nami miły gość, pan poseł Bogdan Rzońca, eurodeputowany, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście. Kłaniam się, panie pośle. Dzień dobry, właśnie przybyłem do Strasburga. Do Strasburga. Panie pośle, w sobotę rząd wprowadził czasowy zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy. Rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu, tam jest cała długa lista zbóż, mięsa, mleka, jaj, owoców, podpisał minister rozwoju i technologii. Przepisy mają obowiązywać od 15 kwietnia do 30 czerwca. No i już słychać pomruki niezadowolenia ze strony Brukseli. No spodziewaliśmy się tego, bo oczywiście Bruksela chce być dobra we wszystkim i wszędzie, natomiast jak chodzi o szczegóły, tak samo było ze szczepionkami, prawda, tak samo jest z kryzysem energetycznym, tak samo jest z Putin inflacją, czyli Unia ma dużo słów i słabe oddziaływanie i w tym wypadku również akurat zdecydowanie bym powiedział, popieram po prostu decyzję polskiego rządu. Jest problem, problem jest powszechnie znany, jest szmugiel zboża do Polski, robią to różni dziwni ludzie, różne firmy i to, nad tym by się warto było zastanowić, kto to robi, bo to, że jest wojna na Ukrainie, to cały świat wie i że trzeba do Afryki dostarczyć zboże, też cały świat wie. Natomiast oczywiście są ci, którzy zawsze wykorzystują także i wojenną sytuację, nie boję się powiedzieć, że są to osoby no po prostu no, nieprzyzwoicie zachowujące się i firmy, które chcą zarobić po prostu na tym kryzysie, na wojnie, no, a że przy okazji oczywiście cierpi na tym polski rolnik, no to stąd taka, a nie inna decyzja polskiego rządu. Bardzo dobra decyzja, trzeba się przy niej upierać, ale też trzeba oczywiście rozmawiać cały czas z Komisją Europejską, z Unią Europejską, bo jeśli coś jest do poprawy, to dlaczego nie? Naszym śladem poszła Słowacja, także taki sam zakaz wprowadziła, bo ten proceder po prostu jest bardzo niebezpieczny dla rolników, którzy no, ciężko pracują i też mają swoje obawy co do swoich gospodarstw. Panie pośle, tutaj piruet wręcz wykonał, taki potrójny tulup wykonała opozycja, bo jeszcze przedwczoraj Donald Tusk straszył, że w tym zbożu z Ukrainy są, przepraszam, robaki. To swoją drogą nieodpowiedzialne słowa, ale no dzisiaj twierdzą, że to jest nielegalne i że rząd Zjednoczonej Prawicy wyprowadza Polskę z Unii. No taką mamy opozycję, która nie ma kompletnie zdania, nie ma programu, nie zna tematów, to trzeba tak powiedzieć, że po prostu to są ignoranci, mówiąc delikatnie, i to w każdym tekście i w każdym temacie są ignorantami i ci ignoranci opozycyjni liczą po prostu na to, że Polacy nie są świadomi problemów. Są świadomi, polski rząd jest świadomy złożoności sprawy, no i po prostu stąd też wychodzą takie banialuki, że wczoraj mówi pan Tusk tak, dzisiaj tak, jutro powie coś innego, a pojutrze powie, że w ogóle nie mówi. Panie pośle, tam jest kwestionowana jest legalność wprowadzenia tego zakazu. No rzeczywiście polityka celna jest domeną Unii Europejskiej. Jak pan odpowie na taki zarzut? Na ten zarzut można łatwo odpowiedzieć. Zresztą pan minister Sajrusz-Wolski opublikował już w internecie podstawę prawną, na podstawie której można było wprowadzić taki przepis. No, Donald Tusk go może nie znać. On tu bywał w Europie, raczej zabawiał się niż czytał przepisy. Ale ja wierzę panu Sajruszowi Wolskiemu, że taki przepis jest, że rząd miał się na co powołać, oczywiście reszta jest do uzgodnienia, do dogadania i uważam, że polski rząd postępuje właściwie w tej materii. Panie pośle, inny wątek. W styczniu już Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany traktatów, która przenosiłaby leśnictwo z kompetencji wyłącznych polskich, między innymi, ale państw członkowskich, do kompetencji dzielonych, tak zwanych Unii Europejskiej. Sejm podjął uchwałę w sprawie
obrony tej obrony lasów polskich głosami Prawa i Sprawiedliwości, PSL i Kukiz 15. PSL mnie tu zaskoczył, powiem szczerze, bo zdaje się, że w tej komisji to zupełnie inaczej głosowali. Tak, był jeden z członków PSL-u, głosował konkretnie pan Jarubas za tym, żeby oddać władztwo do Komisji Europejskiej. No chyba się pomylił albo teraz wstydzi się bardzo mocno tego głosowania lub też tam jest jakiś szantaż, że albo głosujesz tak, my chcemy i wtedy ci weźmiemy na listę, albo po prostu nie istniejesz politycznie. Chyba takie powody mogły być takiego głosowania, ale wracając do lasów, to muszę powiedzieć, że sytuacja jest bardzo złożona i niestety rozwojowa, bo z jednej strony było tamto głosowanie mówiące o odniesieniu się do władztwa Komisji Europejskiej, do polskich lasów, co byłoby skandalem, co jest niedopuszczalne, bo wartość polskich lasów, my mamy 9 milionów hektarów tego lasu, więc jeśli policzymy to, przeliczymy na pieniądze, to jest to majątek wielokrotnie przekraczający jakiekolwiek dotacje z Unii Europejskiej. Więc lasów musimy bronić i bronimy. Natomiast oczywiście będą jeszcze takie sytuacje, gdzie na przykład będą biurokraci unijni chcieli, żebyśmy oddali urządzanie lasów na przykład organizacjom pozarządowym, osobom, które kompletnie nie mają pojęcia o przyrodzie, o biologii, o genetyce, no ale zakładają organizacje pozarządowe i mówią, że oni muszą mieć wiedzę, jak urządzane są w Polsce lasy. To niestety panie jest pośle, ale Greta Thunberg dostała doktorat honoris causa i to z teologii. I to na Uniwersytecie w Helsinkach jest jeszcze do tego. Więc no, ta ekologia jest blisko teologii. Końcówki są podobne, ale to zupełnie o co innego chodzi. No, dzieci są montowane w politykę klimatyczną, to cały świat wie. Niestety tym dzieciom, którym oferuje się też kandydowanie do Parlamentu Europejskiego, no bo prawo głosu może mieć powiedzmy 16-latek, a kandydować może już 18-latek według prognoz na przyszły maj 2024, więc przepraszam, całą powagą odnoszę się do aktywności młodzieży, no ale kiedy już 16-latkowie będą o tym decydować albo 18-latkowie, no to jest pewnego rodzaju groźba, że ten brak doświadczenia życiowego może się przekładać na błędy po prostu w myśleniu o gospodarce Unii Europejskiej, także o lasach. Dlatego polski rząd powinien twardo tu negocjować, stać na swoim stanowisku i pilnować wartości, wielkości i naprawdę ważnego sektora gospodarczego, jakim są lasy państwowe, bo to jest nasz majątek, z którego jeszcze następne pokolenia przy dobrym gospodarowaniu, bardzo dobrym gospodarowaniu będą mogły z pożytkiem żyć i będziemy tych lasów mieć tyle, ile powinniśmy mieć i będziemy szanować, umieć szanować i przyrodę, i ludzi, i mieszkańców wsi, którzy mieszkają przy lasach, bo od wieków tak było, że ludzie umieli korzystać z gospodarki leśnej. Nie potrzeba było do tego biurokratów unijnych, którzy tylko na tym w tej chwili zarabiają. Panie pośle, to ja się zapytam, no bo przecież na przykład wymiar sprawiedliwości też jest wyłączną kompetencją krajów członkowskich, w tym Polski, do tyle, że Komisja Europejska i różni biurokraci w Brukseli no, mówią nam, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. I od 8 lat jest awantura o polski wymiar sprawiedliwości, kary nakładane. Krótko mówiąc, co zrobić, żeby te kompetencje Unii Europejskiej nie były zawłaszczane poza traktatowo, tak jak się dzieje w wielu innych sprawach? Zdaje się, że powoli dociera do mieszkańców Unii Europejskiej, co się dzieje z tworzeniem tak zwanego państwa europejskiego. Ostatnio Finowie pokazali żółtą kartkę władzom Unii Europejskiej. Tam dwie prawicowe partie, silne prawicowe partie wygrały i stworzą rząd i będą rządzić Unię Europejską. My mamy z tego zysk taki, że do naszej grupy EKR przystąpiło dwóch Finów, dwóch nowych europosłów. A więc jedyny sposób na to, żeby powstrzymać te idiotyzmy związane z podmywaniem fundamentów Unii Europejskiej, to jest kartka wyborcza. I jeśli dobrze zagłosujemy w Polsce w przyszłym roku w maju i w Hiszpanii i w innych krajach, to ja się nie boję o to, że będzie można po prostu normalnie rozmawiać w Unii Europejskiej o podmiotowości państw, narodów, o traktatach europejskich i będzie można spokojnie żyć. I co najważniejsze moim zdaniem, ta nowa Unia po przyszłym maju będzie mogła wreszcie gospodarczo konkurować z Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, bo na razie przegrywamy do zera i z Chinami, i ze Stanami Zjednoczonymi i o tym w Unii Europejskiej tu też jest głośno.
Panie pośle, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to właśnie ogłoszono decyzję. Stany Zjednoczone sfinansują, znaczy uruchomią finansowanie. To nie jest tak, że nam dadzą w prezencie te SMR-y, budowę tych małych reaktorów atomowych. To jest między innymi rezultat wizyty pana premiera Mateusza Morawieckiego w Waszyngtonie, w Białym Domu. Jak pan skomentuje też no, ten klimat bardzo korzystny w relacjach z Białym Domem, z Waszyngtonem? To jest naprawdę dobra informacja. Ja się martwię o polską opozycję, bo oni po prostu jak się o tym dowiedzieli, że my mamy znowu dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to co oni teraz powiedzą? Bo już słychać, że przecież Berlin jest bardzo niezadowolony. Już czytałem jakiegoś tweeta, że ten atom polski będzie zatruwał Morze Bałtyckie, więc nie wiem, co powie na to Donald Tusk i jego ekipa. No prawdopodobnie będą za opcją berlińską, tak jak byli za lotniskiem w Berlinie, etc. No ale tak na serio mówiąc, to jest naprawdę świetna nawet wtedy, informacja. Jak tam będą amerykańskie pieniądze w tych elektrowniach, no to powiem szczerze, ja ryzykowny myślę, że pomysł. Niestety, panie redaktorze, także będą wtedy z Berlinem. Oni nie będą ze Stanami Zjednoczonymi. My już wiemy, jaka jest ich droga historyczna i jak kongres liberalno-demokratyczny był, ja jestem dosyć starszym już politykiem, jak kongres liberalno-demokratyczny był zakładany i co mówił pan Piskorski, skąd były pieniądze. Więc ja bym tu, panie redaktorze, jednak trzymał kierunek, że oni będą ciągle z Berlinem. Ale torebki wtedy nie były z Biedronki, bo to... Nie były z Biedronki. Jeszcze tak, nie tak, te tak. czasy. Panie pośle, ale teraz poważna sprawa, poważne pytanie. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę, 13. rocznicę tragedii smoleńskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na dzisiaj zapowiedział złożenie zawiadomienia w sprawie pozbawienia życia polskiego prezydenta i reszty polskiej delegacji. Jak pan się odniesie do tej informacji? Bo to jest z jednej strony no, dla nas wszystkich bardzo bolesny temat, bo tam byli ludzie, których znaliśmy, zginęli i nie tak. żyją i ich nie ma. Tak, tak. Ja ale z drugiej strony to była katastrofa narodowa, katastrofa, która pozbawiła nas wszystkich, mnie również, poczucia bezpieczeństwa. Tak, ja byłem wczoraj i pilnie słuchałem wypowiedzi, byłem w Warszawie i słuchałem wypowiedzi pana prezesa, który no naprawdę jest w znakomitej formie po tych perturbacjach zdrowotnych lekkich i bardzo się cieszę, że z tego wyraźnego tonu. No oczywiście prokuratura polska moim zdaniem powinna podjąć ten wątek i podjąć ten kierunek, który został wskazany przez polityków. Czasem tak jest, że politycy po prostu wskazują kierunki działania i w tym wypadku ten głos jest bardzo wyrazisty, jasny. Tym bardziej, że mamy nowe dokumenty czy nowe informacje, o których informował pan profesor Cęckiewicz parę dni temu właśnie, że oto wszystkie dokumenty z kasy miałyby jakby wypłynąć z Polski, z tego dramatu kasy. Pamiętamy ten dramat i ten wypadek, ponieważ Rosjanie chcieli wiedzieć, jak myśmy procedurę stosowali, jaką procedurę stosowali po tamtym wypadku. No więc mamy cały szereg też oczywiście sytuacji niewyjaśnionych, bo nie mamy dowodów, wielu dowodów, które są, nawet były zażądane przez poprzednich prokuratorów, którzy prowadzili tą sprawę. Więc uważam, że jak najbardziej polska prokuratura ma tu pole do popisu i są w Polsce zdolni prokuratorzy, którzy tę sprawę wezmą w swoje ręce i spróbują sprawę wyjaśnić. Panie pośle, widzimy obrazki z 10 kwietnia, telewizowie widzą obrazki z 10 kwietnia 2010 roku, oczywiście już po katastrofie i widzieliśmy przed chwilą premiera Donalda Tuska, który nie poprosił NATO o pomoc, nie poprosił Komisji Europejskiej o pomoc, za to pojechał się miziać z Putinem na tym pogorzelisku. O, widzimy właśnie w tej chwili. Pan rozumie to postępowanie? Nie, kompletnie tego nie rozumiem. To było po prostu w ogóle niemerytoryczne podejście. Proszę zwrócić uwagę, że w tej katastrofie zginął polski prezydent i Polska w pewnym sensie mężowie stanu. Tak? Więc to śledztwo powinno być nakierowane na wyjaśnienie
śmierci prezydenta Rzeczpospolitej, a pan Donald Tusk oddał całe to śledztwo Rosjanom, którzy trzymają dowody i no, śmieją się, zdaje się, z tego wszystkiego. A do czego są zdolni, to widzimy teraz na Ukrainie. Czy kradną dzieci, zabijają dzieci, bombardują szpitale. Jest dla nich taki samolot, taki wypadek, to jest coś, co jest rutynowym działaniem, żeby Rosja była na wierzchu. Niestety to jest dramatyczne, to jest prawdziwe. No, na Ukrainie już wiadomo o co najmniej 3 ekipach zabójców wysłanych przez Putina, którzy mieli zabić prezydenta Ukrainy Zełenskiego, który jasno mówi, co myśli na temat sprawstwa tragedii smoleńskiej, zbrodni smoleńskiej. Myślę, że trzeba po prostu mówić... Po prostu rzecz nazywając tak jak ona powinna być nazywana. O zbrodni smoleńskiej mówi były prezydent Gruzji Saakaszwili. To są wszystko ludzie, którzy mają informacje państwowe, to nie z gazety, tak? O zbrodni mówi były szef Pentagonu. To są poważne osoby i to nie jest przypadek, panie pośle. Czy pan sądzi, że w ogóle możliwy jest sprawiedliwy pokój w tej części świata bez osądzenia zbrodni smoleńskiej? To jest bardzo niesprawiedliwe, to jest dramat. Przypomnę, że jeszcze były prezydent Juszczenko, prezydent Ukrainy, również wspominał w jednym z wywiadów, że to był zamach po prostu i taka jest prawda. Więc to wszystko, co się dzieje wokół tej sprawy i ta brzoza, która no, miałaby być powiedzmy, powodem do katastrofy, no wybrzmiewa coraz bardziej tragikomicznie w tej sytuacji, jaka jest. Jak widzimy ten potężny samolot i tą brzuszkę, która gdzieś tam stała, i to tłumaczenie, i te raporty pana Millera z polskiej strony, i pani Anodiny. I co najważniejsze, panie redaktorze, o czym się w Polsce mało mówi, szefem komisji ze strony rosyjskiej do spraw wyjaśnienia tej katastrofy był ówczesny premier Putin. I nigdzie nie ma jego podpisu na żadnym dokumencie, że stało się tak albo tak. Czyli Putin po prostu pilnował sprawy, żeby tak wyjaśniać katastrofę, jak on chce. On był wtedy, zdaje się, premierem Ukrainy, Rosji, więc na pewno dopilnował wszystkich spraw, żeby one poszły w takim kierunku, jak to uzgodnił najprawdopodobniej z panem Donaldem Tuskiem podczas tych uścisków. Niestety, dramatycznych uścisków. Wcześniej Władimir Putin wyjaśniał tragedię okrętu Kursk i pamiętam, co tam nawyjaśniali. Do dziś, przepraszam, gdyby nie śmierć ludzi, to można byłoby boki zrywać. Ale panie pośle, ostatnie pytanie. Słowa, taki testament, ja to tak pojmuję, Lecha Kaczyńskiego, pana prezydenta świętej pamięci, który mówił mu, trzeba się skupić i myśleć o Polsce. I panie redaktorze, ten testament, mówię to z coraz większą trwogą, jest coraz bardziej po prostu prawdziwy. Widzimy, że dramat się wokół nas rozszerza, że to, co się stało na Ukrainie, jest tylko dowodem na przenikliwość myśli pana profesora świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, niestety. I oby się na tym skończyło, ale obawiam się, że może tak nie być. Niewesołe wnioski na koniec, ale czasami trzeba, no, w tym przypadku nie ma się z czego cieszyć. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Pan poseł Bogdan Zońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem programu Republika po południu. Dziękuję raz jeszcze. Za chwilę kolejna rozmowa.